Witam serdecznie, Ryszard Borowiecki, i dalsze dysputy na temat królewskiej wiedzy i problem z... mamy tutaj mały problemik. No i sobie wejdziemy tak. Będziemy musieli przejść krzakami. Nazwijmy to w ten sposób. Myślałem, że tu jest przejście, a tutaj nie ma przejścia. A idę sobie oczywiście drogą. No nie ma już tego chłopaka tutaj, który ćwiczył na takich rurkach tutaj umieszczonych. Jesteśmy oczywiście na ulicy Piłsudskiego. Mars już wszedł swoją drogę waleczności. Zwróćcie uwagę, że to się w polityce też rozpoczyna, najbardziej w Sejmie. Ja zawsze tu, jak inaczej to wygląda przed, inaczej po. Zawsze lepiej po. I po, dlatego też podałem dzisiaj ten 13 piątek, a nie 12, chociaż według zasady tej typowej astrologicznej po zachodzie słońca już jest następny dzień i też dlatego to tak działa, a nie inaczej. Ale jeszcze jedna rzecz jest, która jest bardzo istotna, że my nie uwzględniamy, ta 12 godzina powinna być, ta 12 nasza godzina, 24 powinna być w momencie zachodu słońca i wtedy byśmy mieli prosty układ. Dlatego dawnych czasach brano to pod uwagę, bo teraz na przykład, jeżeli szukamy w jakichś almanachach bardzo dawnych, to te godziny są bardzo mocno przestrzegane. Przypuśćmy, na jakieś święto jakiegoś, założenie Jana, i w południe, czyli słońce 90 stopni, czyli nie dające cienia. Krótko mówiąc, w ten sposób, jeżeli patrzymy na ten lunarny zegar, przepraszam, nie lunarny, solarny, pomyłka w adresie, myślę cały czas o księżycu, bo księżyc lada moment też nam tworzy pewne historie i te historie są dosyć istotne w tym naszym egzekwowaniu prawdy, nazwijmy to w ten sposób. I świadomość nasza, która jest w tej chwili najbardziej zdominowana, bo tutaj poprawię sobie ostrość, bo ktoś mi wszedł chyba w kamerę i przejęła kamera tutaj tą świadomość oglądania, rozprasza to wszystko. I teraz, idąc tą drogą tutaj zrozumienia tego tematu, że teraz Mars jest już w ruchu prostym, idzie na bój, ale wstrzymuje go jeszcze planeta, która jest w retrogradacji, to jest numer 1, Merkury, która daje nam sprawdzanie tego wszystkiego, co żeśmy do tej pory przeoczyli. Czyli to jest ten czas. Tylko pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, że Merkury za każdym razem zupełnie inne ma zadania. Pamiętajcie o tym, że Merkury jest takim troszeczkę zwierciadłem tego, co żeśmy nie dokonali, co żeśmy zbałaganili, i Merkury pokazuje nam nasze przede wszystkim słabostki. W dodatku, teraz, jeżeli chcemy wiedzieć cokolwiek o Merkurym, to powinniśmy sprawdzić, co robi Saturn. Dlaczego? Dlatego, że Saturn ma mniej więcej identyczne zadania, tylko Saturn jest otwarty. Saturn działa na zasadzie rzeczywistości. Merkury działa na zasadzie tajemniczości i nerwowości, czy naszej psychicznej strony, ponieważ rządzi układem nerwowym i co tu ukrywać, tymi wszystkimi neuronami. A najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest
myślokształt, który potrafimy zrobić sobie, sami sobie wytwarzamy w sobie działania, które są negatywne, i to jest szalenie proste. To, co się mówi, że na własne żądanie to masz, i prawie w 90% jest to nasza wina, że wytwarzamy tak, a nie inaczej. Jeżeli teraz z punktu widzenia aspektu, który patrzymy w określonej historii, to on się staje dla nas wyjątkowo niebezpieczny. Czyli ten aspekt, który my sobie sami go tworzymy, ponieważ tak chcemy, ze względu na ten myślokształt, który był, Merkury nam oczywiście pomoże i nawet ułatwi, a Saturn tym bardziej zdeklaruje się, a Neptun tak zamydli tą naszą wyobraźnię, że ta wyobraźnia staje się... Jest. Nic więcej. Cienkim głosem. Bo wisimy na linie. W dodatku ci, którzy znają Tarota, wiedzą, że Saturn to jest ten wisielec, który właśnie roztacza wizję, czy spadnie, czy nie spadnie. I teraz w tym stanie zawieszenia właściwie jesteśmy. W tym stanie takiego rozwoju, który daje nam możliwości głębokiej adaptacji naszego postępowania, które do tej pory się nie udawało. Bo to trzeba przyznać, że do tej pory byliśmy w stanie amoku planetarnego. To trzeba przyznać, że 2 lata amok planetarny, który był wymuszony. Trzeba przyznać, że to był wymuszony także przez różne światopoglądy i organizacje. O, tak by trzeba było to nazwać. I skrupulatnie, albo świadomie, albo podświadomie ujawniane. Po prostu. I czasami się przyglądam, w którym momencie jest to działanie pozytywne, kiedy jest negatywne, i przyglądając się, co najciekawsze, jakimś historiom, chłopak Święta Krowa, jechał rowerzysta, który no lekko musiał zboczyć, bo by go po prostu wjechał, a ruszył sobie znienacka z jakiejś odległości, bo ja wiem, 5 metrów, zaraz ja przebiegnę, bo mamy się, o, już na czerwonym, tam widzicie, z tyłu czerwone, ale nie mam zamiaru stać i robić sensacji z kijem, gadać do kija, niektórzy nie wiedzą w ogóle, o co chodzi, do kamery. I jak by to nazwać? W tej chwili odbywa się największy spacer psychologii, psychiki i dojrzałości społecznej. To jest największy spacer od niepamiętnych czasów, właściwie od tych rzymskich czasów. Ja nie znam aż tak tamtej historii, żebym mógł określić, który to był rok, ale historycy, ludzie, którzy pamiętają, że wtedy droga do Rzymu była wywieszona buntownikami, tak, i wisieli na drzewach, tutaj na krzyżach właściwie. Nie pamiętam, czy to czas, nie wiem, czy mogę mylić i wybaczcie, ale tak nieprzygotowanym być, czy to nie były, nie była wtedy ta historia, kiedy Attila zdobył Rzym. I chyba tutaj był ten bunt, ale nie jestem pewien, czy Attila zdobył i nie było konsekwencji, czy były konsekwencje. Następna wądrala jedzie, ale może oglądać będzie kiedykolwiek, jakikolwiek tutaj ze mną, i zaraz wam pokażę, jak to wygląda.
O, tutaj bardzo podziękowałem panu, który przyjeżdżał, a tutaj właśnie taki rowerzysta, który nie zdaje sobie sprawy, jak wygląda on w świetle dnia właściwie, i wali tak po oczach ten migający światłem. Gdyby cały czas było to światło, okej, by było spokojnie, ale to zwraca uwagę. I dziwne, że tego się nie egzekwuje po prostu, że takie rzeczy w ogóle istnieją, ale cóż, ja dlatego też noszę te okulary, które są przeciwko właśnie takim błyskom, ponieważ no, trzeba dbać o swój wzrok, a w dodatku jako artysta plastyk muszę widzieć te wszystkie rzeczy, i tym bardziej, chociaż na przykład Jan Matejko wcale nie miał tak dobrego wzroku, a to co zrobił, to zrobił, i doszedł do właściwie największych historycznych dzieł sztuki. No możemy mówić także o Malczewskim, ale który zrobił właśnie tą historię taką duchową bardziej. No i jeszcze o wielu, wielu innych, ale to nie ten temat. Ale ten temat jest aktualny zawsze, wtedy kiedy idziemy drogą, nazwijmy to wolności, przekroczenia swobód naszych i dojrzałości psychicznej. Bo ta psychiczna dojrzałość jest dla mnie najbardziej istotna. Tej dojrzałości psychicznej w tej chwili jeszcze nie mamy, bo Merkury nie wszedł w tą tragedię pójścia ruchem prostym. W dodatku jeszcze jedna rzecz. Pamiętajmy o tym, że planety muszą dojść do swojej pozycji. I tu jest główne działanie tego kosmicznego odkrycia. Zobaczymy, czy winda będzie działać. Ja bym wolał jednak windą zjechać na dół, a nie babrać się. A zobaczymy. Oj, chyba. Chłopcy z osiedla coś szczepnęli tą windę. No tak, nic z tego, trzeba będzie zrezygnować z tego. I jak? No cóż, ale tak też można. Ale to jest właśnie Merkury. Merkury, te wszystkie sprzęty, które są elektroniczne, rozsadza. Nie ma co się dziwić, jeżeli ktoś wsiada do windy i nie liczy się z tym, że może spędzić w niej 14 godzin, no to jego sprawa. Ale w rzeczywistości taka jest, taka. I oj, kamera mi uciekła. Ja sobie tutaj zaznaczę siebie. Tutaj się pokazują jakieś komunikaty, które mnie irytują, ale to zawsze tak jest. Zaraz wejdziemy na skwer Leona Niemczyka i możemy troszeczkę sobie, jak Leon, powspominać dawne czasy. I tutaj trzeba przyznać, że faktycznie my, mając takich ludzi jak Leon Niemczyk, i tutaj przechodząc właściwie codziennie, zawsze te kilka minut poświęcam jemu, bo człowiek, który dla mnie, będąc aktorem, będąc wspaniałym człowiekiem, no musiał być wspaniały, jeżeli został kierowcą osobistym samego generała Pattona, i to po ucieczce tutaj z Polski, bo przecież no wiecie, jak to jest. Nie wierzy się, a jednak uwierzono. Był aktorem, tak? Szkoda, że nie był człowiekiem, który jest w tym kraju kimś. No, to nieprawda, że nie był. No, był, ale wiecie, w polityce, w tym najważniejszym punkcie tej rzeczywistości, to byśmy mieli
zupełnie inny obraz w tej chwili świata, a była możliwość tutaj w tym mieście, w stolicy, nie wiem czy pamiętasz jak na Katowice się nazywały wówczas, jak możecie to napiszcie na dole w postach, bo to jest też świetna historia i świetna zabawa. Na przykład mojego kolegi ojciec miał to w dowodzie i go nie wymieniał tego dowodu do końca życia. Trzymał ten dowód jak relikwię. Bo taka jest prawda, że czasami ktoś popełnia jakieś głupoty, no i teraz żyjemy w takiej chwili tej głupoty. Właśnie to jest to. Ja nie sprawdzałem historycznie, jak to wyglądało z tamtych czasów, jak to wyglądało w tej całej bajce, ale ta bajka, która jest, no dotyka nas i to bardzo boleśnie i bardzo niesympatycznie. A my powinniśmy w rzeczywistości nauczyć się żyć z planetami i wtedy pewnym takim punkcie, bo ja to nazywam punkty, po prostu reagować w odpowiedni sposób. Jednym z najbardziej niebezpiecznych jest właśnie myślokrząt dla osób, które chcą nam zawadzić. I ci, którzy znają te powiedzmy, że radzieckie szkoły ezoteryczne i te, które były to, co ja w Moskwie, nie wiem, czy była w Petersburgu, nie jestem pewien, te, które zakładał Dzierżyński, notabene, to te wszystkie szkoły, które tutaj mamy tych no powiedzmy, że profesorów czarnej magii i ezoteryki, albo tam terapii jakiejś tam, to wszyscy ukończyli tą szkołę. Dzisiaj mogę o tym mówić, bo już akurat jesteśmy po innej stronie frontu. I zwróćcie uwagę, że siedzi ileś set, coś takiego jak Sejm, ale wszyscy uczniowie. Jest wykładowca, który z tej... Jest tam kilkunastu, nazwijmy to, no tak troszeczkę nieładnie, ale apostołów. I oni, i ten głównodowodzący mówi o jakiejś historii, że nie lubimy pana, przypuśćmy, X-a. I wszyscy uczestnicy tego w myślokształcie, czyli w swoim umyśle, działają w ten sposób. I przypuśćmy, że tam jest 300 osób, czy 400 osób. I to działa. Autentycznie działa. To samo robią Amerykanie, to samo robią Brytyjczycy, to samo robi ten pan z Korei, tej dziwnej. O co tu chodzi? Wiemy o tym, że jest telepatia. Jest działanie na podświadomość. Działanie na podświadomość to jest też strach. I strach, no, straszono nas skrupulatnie przez 2 lata i organizowano nam świetnie życie. Ale to nie chodzi o to, tylko są takie chwile, że na przykład mamy dane, że w tym kraju jest tyle i tyle na przykład urodzonych osób w znaku barana. To nam nic nie daje. To już tłumaczę tym astrologom, którzy chcą tam rządzić. To nie daje, bo myśmy musieli mieć ascendenty i zobaczyć. Bo to, że się jest baranem, to nie znaczy, że się jest baranem. Absolutnie nie. Można być wagą, można być skorpionem, można być strzelcem. Mimo to, że się urodziliśmy w baranie i... Jak to widać? Oczywiście, że widać tego barana, ale jego widać tylko przy poziomie 20%, ale widać fantastycznie, jak on ma te cechy jako baran strzelca, że on jest taki bardziej pobudzony i bardziej myślący, czy bardziej zabawowy niż baran. Baran nie jest zabawowy, nigdy baran nie jest, jak to się mówi, do tańca i do różańca, bo jest to raczej sposób myślenia typowego żołdaka.
I to jest żołnierz, po prostu zadaniowiec, o tak to by można było określić, w tych cechach najprostszych. Nie mówimy o cechach żadnych innych, ale tutaj w tym fragmencie to jest i tak wygląda. Teraz następna świadomość, która nas tutaj otacza. Ten Merkury, kiedy już przejdzie tą retrogradację, on rozpocznie razem z Marsem jakieś tam swoje historie, które ze względu, że Mars bardzo rzadko, a w dodatku w tej chwili Mars miał bardzo długą drogę do przejścia. Rzadko kiedy się tak zdarza, że retrograduje aż tak długo. I Merkury przez to nabrał w pewnej charakterystyki, która jest, nazwijmy, bólem szarych komórek, czyli burzy mózgów. I ta burza mózgów musi się odbyć. I to jest największe zagadnienie tego wszystkiego. Ja mówię, wiecie, że niewyraźnie pokazuję, tutaj przechodzę z tematu na temat, gdzie koledzy mi zarzucają, dlaczego nie mówisz prosto. Nie będę mówił prosto, po pierwsze. Druga sprawa, jeżeli nie wiesz, nie myślisz, to kawę na ławę są, podano ci zupę, zjadłeś, odbiło ci się i uważasz, że jesteś najedzony? No nie, bo teraz, jeżeli patrzymy na tą zupę, która była podawana w obozach koncentracyjnych, która była z brukwi, gdzie dzisiaj, w tej chwili na przykład brukiew w ogóle nie istnieje na rynku, rzadko kiedy gdzieś ktoś hoduje brukiew, nawet w społeczeństwie, gdyby przyszło zjeść brukiew, to by było powiedziane tak, a co to, obóz koncentracyjny, czy co, Niemca udajesz? No bo taka jest prawda. Brukiew została wykluczona, mimo to, że jest to jedno z najważniejszych warzyw w naszym menu kuchennym i w tej strefie. Tak jak burak, tak jak rzepa, chociażby rzepa, ciągnie dziadek, babcia za rzepkę i dziadek. Przecież ze względu na to, że nie było to wypowiedziane i powiedziałem, że można by było ciągnąć buraczka, można by było wyciągać rzodkiewkę, można by było wyciągać mnóstwo rzeczy, ale akurat na rzepę trafiono. I rzepa jest jednym z najwspanialszych, zresztą co to ukrywać, na wątrobę to trzeba wiedzieć, specyfikiem. Nie pamiętam, jak ten specyfik akurat się w tej chwili nazywa, ale to jest prasowana rzepa, nic więcej. A bierzemy ją przy każdym ataku. Chyba wątroby, jeżeli się nie mylę. I teraz, patrząc się na to, i teraz to trzeba tylko po łacinie znać, jak się rzepa nazywa, i automatycznie mamy ten lek, jak jego rzeczywistość. Popatrzcie. Opowiadam o czymś, mówię o czymś, a to wszystko w jednym sosie leży. I to jest najważniejsze, żeby pojąć pewną architekturę przestrzeni. Jeżeli poznamy tą architekturę przestrzeni, wtedy możemy wykonać wspaniałe historie, wspaniałe rekwizyty, wspaniałe działania przestrzeni naszej, nie tylko wyobraźni, bo wyobraźnia jest bardzo ważna, z tym, że ona nie może działać przeciwko drugiemu człowiekowi, bo wtedy po prostu jest lustro. Jesteśmy w tym parku i to lustro tutaj Alicji, wiecie, o co chodzi, z Krainy Czarów, tak, czy tam jakoś inaczej, nieistotne. Najważniejsze jest to, żebyśmy nie odbili w swoją stronę, przypuśćmy, czyjeś krzywdy. Są kolory, które ściągają. Jeden z najbardziej niebezpiecznych kolorów to jest brąz. I teraz zwróćcie uwagę, kto chodzi na brązowo. Dlatego też Anglicy właściwie wykluczyli ten kolor. Ten kolor jest wyłącznie tylko do obory dla bydła.
dlatego że to jest kolor, no przypuśćmy, drzewa i kolor dlatego zostawiono, ale ten kolor jest wykluczony, jeżeli chodzi o kulturowo. A z kolei następnym kolorem jest czarne. W niektórych krajach wschodnich, daleko wschodnich, tak jak Indie, biały. A najbardziej neutralnym kolorem, gdzie wszystkie kraje traktują to bardzo ładnie i po prostu z szacunkiem, jest granat. Czy też nie wszystkie kolory ciemno-niebieskiego koloru, łącznie z tymi fioletami, które są troszeczkę zupełnie innymi. I teraz, jeżeli coś nam się ukazuje i budujemy w tej barwie, w tych barwach eterycznych i budujemy myślokształt, który jest dobrze osadzony w ramach działań astrologicznych, to znaczy musi spełniać warunki kosmogram tego wydarzenia. To nie jest takie proste, wbrew pozorom. Ja tego uczę, ale uczę już dorosłych astrologów. Właśnie mam nadzieję, że się uda coś stworzyć związane z tym, bo można być adeptem astrologii, można być adeptem kursu, ale to nic nie daje. To nie jest tak. Trzeba być bardzo aktywnym astrologiem, żeby można było znaleźć właśnie te działania. Tak szczerze mówiąc, jeżeli przyglądam się tutaj, się nie to, że chwalę sobą, ale wielu astrologów i to bardzo znanych astrologów wchodzi zupełnie jakąś tam jakieś inne astrologie, które, znaczy inne sposoby tutaj ustawiania kosmogramu, chociażby odnajdywania kluczy, zamykania drzwi, czy zgubienia roweru, czy tam jeszcze czegoś. I gdzie to jest? W pewnym sensie jest w tym racja, ale jeszcze jedna rzecz. To jest dobre, to się wywodzi z astrologii hinduskiej, kiedy nie przekraczamy jakieś odległości, ale kiedy przekraczamy te odległości, zmienia nam się historia i zmienia nam się kosmogram. Ten kosmogram jest tak, nazwijmy to, dążenie za doskonałością, czyli wędrówka po świecie, czyli to, co nazywamy, że jest szkołą, to odwrotnością szkoły jest wędrówka. Też się uczymy i przez to też nabieramy jakby dojrzałości właśnie tego Merkurego, właśnie tych i właśnie też tej epoki, która przyjdzie do nas, bo wyższą oktawą Merkurego jest Uran i tej uranicznej przeszłości, przeszłości plastyczności. Bo to jest najważniejsza plastyczność, że my umiemy się dostosować do danej historii albo w danym momencie potrafimy zbudować swoją barierę. Nazywamy to bardzo często, że ktoś jest cwaniak w tej złej formie albo ma szczęście w tej dobrej formie. A w rzeczywistości znalazł się w odpowiednim momencie, w odpowiednim punkcie, i teraz tak, jeżeli astrolog jest w miarę zorientowany i ma dobre działania, to on się zorientuje, o co chodzi. A jeżeli nie ma tych działań, no to jest troszeczkę jakby, no ja nie wiem, może tak by mogło być, albo nie jest tak, albo to, a w rzeczywistości po prostu są złe dane. Zły kosmogram osoby, która reprezentuje to działanie i czas, który podany tego działania też jest zły.
I teraz, jeżeli pilnujemy tego czasu działania, zapisujemy to działanie, to to działanie jest co do sekundy, co do minuty. Ja nie zapomnę, kiedy ja, będąc w radiu w Polsce, jedna z pań redaktor podała swoje dane i mówi: ja pamiętam, od którego momentu mam kłopoty, i podała te dane. Autentycznie wówczas było widać tą planetę. I pytała się, kiedy przejdzie to. Nie mogłem na to odpowiedzieć, dlatego że właściwie nie przejdzie. Nigdy. Czy można to zweryfikować i poprawić? Tak. Ale to wymaga właśnie tego myślokształtu, zmiany psychiki. A to w pewnym sensie jest doświadczeniem bardzo trudnym, i to już zaliczamy do doświadczeń duchowych. I te duchowe doświadczenia są jedne z najważniejszych, tak jak mówię, dlatego że jesteśmy w tym czasie pomiędzy właśnie Marsem, już który przeszedł tą swoją gehennę, i Merkurym, który jeszcze nadal istnieje w tej cofce. Ci, którzy mieszkają nad morzem, to wiedzą, co to jest cofka, po prostu zabiera życie. I też Merkury, który znajduje się w pannie, dostał po to skrzydełka, żeby informować, że osoby odchodzą. I dzisiaj też właściwie ten Merkury, dlatego też właśnie tak ten układ planet reprezentuje właśnie ten Merkury w skrzydełkach. I nie dziwcie się, że w tej retrogradacji tak wspaniałe osoby pozostawiły nas. Poszły do krainy, nazwijmy to, cienia. No cóż, wybór zawsze należy do nas i my możemy w tym się odnaleźć albo zgubić. Tak jest. I nie ma co tutaj dyskutować. I nie ma co o czym dalej. Na Jowisza, do zobaczenia oczywiście tutaj gromko, i czekamy na wyjście Merkurego, a przyglądajcie się dokładnie temu, co się dzieje. No i do jutra, do następnego, jeżeli zdążę, bo ostatnio naprawdę wyjątkowo dziwne historie, dziwny świat. Do zobaczenia.